Witam wszystkich, ja nazywam się Hinzul i chciałem wam się zaprezentować mój kolejny nowy film z serii World of Tanks, a dzisiaj będzie to drugi odcinek serii Wasze Bitwy. Właśnie dostałem bitwę od jednego z kolegów z PS4, który przesłał właśnie mi ten plik. Bitwa tak w sumie nie od samego początku, bo nie jest pokazana na jakiej mapce, jest to mapa Malinówka. Bitwa standardowa. Kolega tutaj gra obiektem 430 wersji drugiej, czyli jest to 9 tier meda radzieckiego, który prowadzi nas do obiekta 430. I przesłał mi tą bitwę z tego względu, że naprawdę tutaj, co w tej bitwie się wydarzyło, to jest coś niesamowitego. Po pierwsze, że niesamowitą ilość zablokował. Po drugie, naprawdę czasami się zastanawiam, czy tutaj albo same boty grają w tą grę, albo po prostu ludzie bez mózgów. Zresztą sami zobaczycie. Zobaczcie. Wyjechał na górkę sam praktycznie. Cała jego drużyna stoi z tyłu. Tutaj pod górką praktycznie czerwona armia stoi przed nim i kolega tutaj cały czas ich powstrzymuje, gdzie są w zdecydowanej przewadze. Wystarczyłoby po prostu ruszyć na tą górkę i kolega po prostu nie miałby szans, tak? A tak po prostu stoi, ich okłada, oni jego, gdzie na razie nic mu takiego nie robią. Na razie ma tylko uszkodzone działo. Troszkę stracił już hapsa, ale powiem wam, po obejrzeniu tej bitwy naprawdę pojazd niesamowity. Niesamowitą ilość potrafi odbić. Nawet nie wiedziałem, że aż taką ilość po prostu punktów czołgiem średnim możemy odbić. Okej, rozumiem, asysty, uszkodzenia, ale żeby odbić po prostu tyle, jeszcze sami zobaczycie. Okej, wróćmy do samej bitwy. Tak jak wspomniałem wcześniej, stoi na górce. Jego drużyna stoi sobie gdzieś na kampie, a losowanie jest na dziewiątkach, także on jest na topce. Dziewiąty tier jest największy, także nie ma dziesiątek. No i tutaj na razie cały czas obija te czołgi, które próbują podjechać pod górkę. No zobaczcie, nie ma dużo dziewiątek, po 4 sztuki. Ma tutaj do wsparcia, zobaczcie, T-95 jest w jego drużynie. Jest 2A75, a nikt nie pojechał na górę kompletnie. No okej, rozumiem, T-95 nie pojechał, to mogę zrozumieć. Ale 2A75 stoją na linii tutaj właśnie B6, B5 i stoją i kampią, udając snajperów. A kolega tutaj sobie stoi na górce cały czas praktycznie i świeci te pojazdy i obija je. Zauważyłem wcześniej, tutaj kolega używa standardowego zestawu, tak to jest, jak to jest po prostu na PC-tach. Mały zestaw naprawczy, apteczka, no i gaśnica. To nie jest w sumie moje ustawienie, ja zawsze gram, jak wiecie, na dwóch zestawach, dużym i małym naprawczym, no i później w zależności od tego, czy pojazd się podpala, czy nie bardzo, to używam albo gaśnicy, albo po prostu racji żywnościowych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tutaj no, będzie miał problem, gdy później po prostu pojazd będzie bardziej zniszczony i drugi zestaw naprawdę przydałby mu się niesamowicie, a z tego co wiem, obiekt właśnie ten 430 druga wersja, on ma tylko 10% szansy pożaru, także tutaj gaśnica moim zdaniem mogłaby być zbędna. No i zobaczcie, dostał drugi raz w działo, no i można powiedzieć, że to będzie troszeczkę bolączka dla niego. Zdecydowanie to kółko robi się nam dużo, dużo większe, no i przydałby się po prostu ten kolejny zestaw naprawczy. Ok, IS tutaj próbował podjechać. Czerwona drużyna cały czas stoi pod górką. Zielona drużyna, no już tam coś podjechało. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Także zobaczcie, i z jednej strony, i z drugiej strony w obu drużynach po prostu, no nie wiem jak takich ludzi nazwać. Jedni nie podjechali pod górkę, drudzy nie wjechali na nią. No i tutaj kolega po prostu miał niesamowite bicie. Fakt, że czołgi nie były wymagające, bo ósemki, siódemki, no ale mimo wszystko w niesamowitej przewadze oni tutaj byli, także czerwoni nie pokusili się, żeby po prostu zraszować go, wyjechać i zniszczyć
gdzie naprawdę tutaj w osamotnieniu nie miałby zbyt wiele szans. No i dobra, zaczynają podjeżdżać coraz śmielej. Dobra, dobra. A jeszcze chciałem powiedzieć, bitwa z platformy PS4, jak wiecie, niczym praktycznie się nie różni od Xboxowej, Xbox 1, Xbox One'a. No i chciałem serdecznie podziękować tutaj koledze Mr. Tankista za właśnie tego replaya. Szkoda, szkoda, naprawdę wielka szkoda jest, że po prostu na Xboxie czy na PS4 nie możemy sobie zapisywać tych replay, tak jak jest to rozwiązanie wprowadzone na PC-cie, gdzie oni po prostu te swoje potyczki mogą zapisywać, no i później można dzielić się właśnie z innymi. No i cóż, podjechały trzy czołgi. Jest ta Pantera, jest mała Jadzia, siódemka. No tutaj kolega już jest na przysłowiowego strzała. I zobaczcie, z tyłu za jego plecami dalej te czołgi stoją. Cały czas wygrywają. I nikt nie podjechał, kompletnie nikt nie podjechał mu pomóc. I aż naprawdę cud, że on dalej żyje. No fakt, jest naprawdę niesamowicie tutaj zmasakrowany, bo i praktycznie uszkodzone działo, uszkodzony silnik. No i dlatego ten, mówię, drugi zestaw przydałby się niesamowicie. Ja wiem, że to jest troszkę srebra, no ale czasami po prostu warto, bo można naprawdę fajną, epicką bitwę zrobić. I zobaczcie, stoi i trzeci. Tutaj w krzaku stoi E75, pełne. I cały czas się boi wyjechać na tam ósemkę, na siódemkę, na górę. No, no masakra, dosłownie masakra. Nie, nie wiem, jak takich ludzi nazwać. A tu stoi kolejne E75 w krzaku, zobaczcie. No już nie wspomnę o tym T29, gdzie on tam pilnuje tego jeziora chyba. A flagi on pilnuje, no tak. No kolega tutaj wycofał się za te czołgi po prostu, żeby nie został zniszczony. Bardzo mądra decyzja. No i zobaczcie, T32 jest na górze i chyba T29, a oni dalej stoją, boją się po prostu wyjechać. Ja po prostu nie wiem, co bym zrobił w takiej bitwie. No czasami jest po prostu tak, że wiemy doskonale, jak bitwy na samym początku się potoczą, że po prostu gramy z takimi przysłowiowymi idiotami i najlepiej pojechać albo się utopić, albo no nie wiem, zniszczyć od razu, żeby nas zniszczyli, bo po prostu czasami jest szkoda nerwów na takich ludzi i szkoda czasu. No z tym uszkodzonym działem tutaj kolega za wiele nie zrobi. Skończyły mu się pociski apeki. Wracając do samego pojazdu. Pojazd taki w sumie troszkę dziwny, bo ma z tyłu wieżę. Naprawdę dość ciężko takim pojazdem na pewno się gra. Tym bardziej, że to jest med. Aczkolwiek profil jest dość niski. I naprawdę te pojazdy fajnie naprawdę odbijają. Jest drugi jeszcze właśnie taki konkurent na tym tierze, jest to T5-4. Powiem wam, że T5-4 bardzo lubię. Ale po obejrzeniu tej powtórki bardzo, bardzo bym spróbował grać takim właśnie pojazdem, jak jest to właśnie, jakim jest obieg 430 wersja druga. A druga sprawa, obrót wieży tutaj nie jest pełny, mamy tylko 90 stopni. Także też jest to jakieś utrudnienie. Działa są porównywalne właśnie takie jak z T5-4. Wieża chyba jest tutaj twardsza od T5-4. Przód wieży i boki wieży są twardsze. No nie wiem, kto wie, naprawdę chyba zastanowię się nad tym, czy po prostu nie zrobić sobie właśnie tego obiekta 430, tej dziesiątki. Bo chyba, no w sumie tylko tego meda mi brakuje, jeżeli chodzi właśnie o radzieckie medy. Mamy 140, mam T62, a 430 nigdy nie próbowałem właśnie zaczynać.
Ale po obejrzeniu tej powtórki, właśnie te pojazdy, które właśnie prowadzą do obiekta 430, 8 i 9 właśnie mają te wieże z tyłu. I powiem wam, że dość można fajnie właśnie pograć na niektórych mapach. Tak jak tutaj właśnie kolega stanął sobie na środku, ci go tam obijali, nic mu za wiele nie robili. I sami zobaczycie, ile taki met jest w stanie zablokować. Jest na razie 16 przebić, 3 pojazdy zniszczone. Tutaj mówię, kolega jest na niesamowitych resztkach, na końcówce dosłownie. No i zostały 4 pojazdy, a zobaczcie, te 2-7-5 dalej stoją. No masakra, nie? Masakra. Tutaj widzę, kolega poluje na tego KW-3. I prawdopodobnie zaraz tutaj podjedzie, jeszcze pokusi się podjechać pewnie tutaj pod tą górkę, tak żeby miał osłonięcie, żeby z góry po prostu te pojazdy, które są na górze, go tutaj nie obijały. No w sumie tu już nie ma co obijać. Jedyna, widzę też, dobra tutaj rzecz w tej bitwie, nie było artylerii, także mógł tam sobie spokojnie na górce stać, gdzie nikt mu nic nie robił, można powiedzieć. No, na górze jest T29, nie wiem, czy to T32 już zeszła, czy nie. I zobaczcie, pełny IS. I nikt nie pojedzie na górę, no masakra, nie, masakra. Ludzie grają zachowawczo po prostu. Snajperzy, nie, a później nawet jak przeciwnik jest w przewadze na resztkach, to po prostu taki gościu wyjeżdża, dobija czołgi i wydaje mi się, że bardzo dużo zrobił. A całą bitwę gdzieś tam stał w krzaku. Moim zdaniem jest to karygodne. No ale nic, nic na to nie poradzimy. No tutaj jedzie, widzę, E75. Dostał jeszcze strzała. Naprawdę dość daleka odległość na zniszczonym dziale i mimo wszystko dostał. Widzę tam, próbują tamtą flanką podjechać właśnie E75. Chyba Ferdynand tam powinien być jeszcze. No a na górze został tylko T29. Tutaj jest jeszcze KW-3. Ale myślę, że tutaj kolega sobie poradzi i nie zostanie zniszczony. No i dobra. No i mamy kolejnego snajpera. Bitwa zaczyna, czas po prostu w bitwie zaczyna nam się kończyć. Szkoda by było, żeby to przegrać. No ale widzę, jest jeszcze 2 pojazdy do zniszczenia, a już w sumie jeden został Ferdek. Także 21 sekund zostało, już 20. Myślę, że dadzą radę. No i dobra, jest. Ładna bitwa. Zaraz zobaczymy statystyki po bitwie. No i zobaczcie, 5000 uszkodzeń i 11000 zablokowanego. Zobaczcie, coś niesamowitego, naprawdę. Ja byłem w szoku, jak to widziałem i nie dostał w sumie M-ki. Jest opanowany, jest Spartanin, stalowa ściana oczywiście. No i okej. Okej, dzięki wielkie za replaya. I cóż, pozdrawiam i zapraszam innych do wysyłania plików, jeżeli chcecie się podzielić. Trzymajcie się, hej.